Jest wśród nas bardzo miła i bardzo ją szanuję i kocham, pani Kurtyka. Czy chciałaby pani 3 minuty dla nas poświęcić? Zapraszam. Pamiętam pani wystąpienie poprzednie, ja go noszę w sercu. Znienacka zupełnie zostałam wyrwana, bo to... Tak, bo w tamtym roku się przygotowywałam, myślałam, zastanawiałam. A teraz muszę tak na gorąco, po długim marszu pod górę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja jestem jakoś tak wewnętrznie, emocjonalnie związana z bohaterstwem tych młodych ludzi, którzy tutaj ginęli na tych naszych górach. Tacy młodzi jak moje dzieci właściwie. Tak się zastanawiałam, tutaj będąc teraz na mszy, czy jeszcze ktoś z nich żyje, czy ktoś jest wśród nas, wśród tutaj zgromadzonych. Jeszcze są niektórzy, co żyją. Bo przecież jeszcze powinni, prawda? Oni mieli po 16, po 18 lat. Ale już nieliczni. I tak się zastanawiałam, jak wiele cierpień przeżyły ich rodziny. Jak my jesteśmy ciągle, musimy spłacać dług, który mamy w stosunku do tych ludzi. To jest nasz taki podstawowy obowiązek. I myślę, że naszego życia nie starczy, aby ten dług spłacić. Nie starczy też naszej siły, ale co roku jest nas tutaj, wydaje mi się, więcej. I jest nawet nas... Tak, więcej jest księży. Ksiądz Gurgacz, jego postać jest no, niesamowicie symboliczna, począwszy od jego przysięgi w Częstochowie, od jego poświęcenia swojego życia za ojczyznę, aż do jego śmierci i śledztwa wykorzystanej cynicznie przez bezpiekę, przez komunistów, którzy wtedy Polską rządzili. To jest taki symbol, który powinien do nas przemawiać nieustająco, jeżeli mamy jakieś wątpliwości, jeżeli się boimy, jeżeli jest nas dużo lęku, jeżeli się zastanawiamy, co powinniśmy zrobić i co nam za to zrobią. Powinniśmy zawsze przypomnieć sobie postawy tych dzielnych ludzi. To jest taki drogowskaz dany nam na przyszłość. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że stanie pomnik po piersi księdza Gurgacza w Parku Jordana. Jest jeszcze oczywiście dużo do zrobienia. W Krakowie ten grób powinien być jakoś bardziej zadbany, bardziej wyeksponowany. Więc jeszcze dużo na pewno czeka nas pracy, ale jeżeli mamy takich przodków, jeżeli czujemy się ich potomkami, to myślę, że nie takim rzeczom podołamy. Dziękuję bardzo.